Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj, jak widzicie, piękna biała zima. Coraz mniej dni do świąt, a u nas dzisiaj zawitał śnieg. Taki naprawdę puszysty, gruby i w moment robiło się bardzo biało. Jest też ślisko, jak idę to czuć. A, kochani, kolejne dni przygotowań. Właśnie idę odebrać paczkę. Dzisiaj też było śpiewanie piosenek, różnych słuchań świątecznych. No i zaliczamy właśnie spacer w śniegu. Nie ma nic lepszego niż właśnie jak zaczyna padać śnieg i możemy iść sobie na wspaniały spacer bez parasoli, tylko po prostu z kapturem, troszeczkę zmoknąć, troszeczkę zmarznąć, tak wiecie, mega pozytywnie z tym nastrojem świątecznym, śniegowym. No i to jest to, na co tak naprawdę jako dzieci zawsze czekaliśmy. No i na święta również tak naprawdę wszyscy czekają na ten śnieg. My dorośli nie czekamy już na prezenty. No może drogowcom się taka pogoda nie podoba, ale generalnie myślę, że każdy z nas w święta czeka właśnie na ten śnieg, aby za oknem zrobiło się biało, kiedy zabłyśnie ta pierwsza gwiazdka. Do świąt mamy jeszcze, kochani, no parę dni. Co prawda 20, ale mimo wszystko już teraz jest pięknie biało i jak widać gdzieniegdzie lampki pozapalane, jest już naprawdę mega świątecznie. Także, kochani, zapraszam Was na spacer przedświąteczny w śniegu. Cieszcie się tą pogodą, bawcie się po prostu na śniegu, na dworze ze swoimi pociechami sami. Cieszcie się po prostu jak dzieci z tego, jaka jest pogoda, bo jak wiecie, w naszym kraju dawno nie było śniegu. Był w tamtym roku, ale wcześniejsze lata to były takie pojedyncze dni i chwila. Także życzę Wam miłego wieczoru i korzystajcie z tej przepięknej naprawdę pogody, bo warto. Zróbcie sobie taki przedsmak świąteczny tego, co tutaj nam się szykuje. Ja właśnie mam spacerek do paczkomatu, żeby wysłać paczkę i odebrać kolejną. I po prostu przyjdziemy jeszcze się kawałek, żeby odetchnąć tym cudownym, świeżym, mroźnym powietrzem. I Wam życzę tego samego, aby śniegu w tym roku napadało tyle, żeby było pięknie, świątecznie, puszysto, jasno, biało. Ale przede wszystkim pamiętajcie również o zasadzie, żeby zmienić opony na zimowe. No i przede wszystkim bawić się, ale bezpiecznie. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Hej!